Hej, 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 z tej strony Cezar, no i witam was w kolejnym epizodzie naszego podcastu. Pogadajmy sobie wraz ze mną, jak zwykle jest Dawid. Dzień dobry. No i szanowni państwo, nadszedł czas świąt, czas Sylwestra. W związku z tym nagrywamy, jak to już mamy właściwie w tradycji, można powiedzieć, taki luźniejszy, nieco bardziej zabawowy, przynajmniej z naszej perspektywy, podcast, w którym to wypełniamy sobie jakiś teścik, aby ujawnić internetowi nieco więcej o osobowości tychże tutaj dwóch potężnych prowadzących. I tutaj warto sobie zadać pewne pytanie. Otóż, jak wszyscy wiedzą, jesteśmy wolnościowcami, w związku z tym zdarzają się takie grupy, takie osoby, które zechciałby nas określić mianem faszysty. To też dziś kontrowersyjny temat, albowiem odpowiemy sobie na pytanie, czy prowadzący ten program faszystami są. Odbębnimy sobie teścik na faszyzm. Dawidzie, czy poczuwasz się do kontynuowania misji zapoczątkowanej we Włoszech w latach 20. uprzedniego wieku? Masz to myśli, żebym przeczytał pierwsze pytanie z 28. Można to tak rozumieć. Dobrze, to zobaczmy, co się losowało u mnie. Widzę, że pytania nam losuje różne, więc każdy z nas ma co innego. Rozumiem. W związku z tym odpowiadamy na to, co ukażę, nie? Tak, jak coś, to ekran macie ze strony czarka, ja swój mam u siebie. Więc tak, u mnie dokładnie pierwsze pytanie wygląda tak. Jednostka nie może tak naprawdę dochodzić żadnych praw wobec państwa, ponieważ te prawa są przyznane właśnie przez państwo. Oczywiście, że może spróbuj mnie powstrzymać. Tak, oczywiście, że może dochodzić własny praw, ponieważ państwo mi przyznało jakieś prawa, to ja nie mam prawa ich dochodzić później, bo mi odebrało, bo jest państwem, no nie. Jakby zostało mi przyznane albo odebrane przymusem, więc ja tak samo przymusem mogę próbować ich się dopomagać. Tu wkraczamy już w ogóle w taki obszar filozoficzny, pragnę zauważyć, no bo patrz, z jednej strony tak, prawo, które tworzą ludzie, może teoretycznie stać ponad tymi ludźmi, ale gdyby nie ludzie, nie istniałoby to prawo. W związku z tym, czy istnieje moralne usprawiedliwienie tego, aby prawo stało ponad ludźmi? Kontynuujmy. No to w moim przypadku się nie zgadzam. Przychodzę sobie do pytanka numer dwa. Dawaj, lecisz. Dobrze. U mnie pierwsze pytanie brzmi. Obecne wyzwania polityczne są tak poważne, że nie można już ich rozwiązać w ramach tradycyjnych modeli myśli politycznej. Czym jest tradycyjny model myśli politycznej? Zadajmy sobie to filozoficzne pytanie, bo to jest bardzo nieprecyzyjnie sformułowane, jak dla mnie. Myślę, że biorąc pod uwagę polską politykę, to jest bardzo niesprecyzowane. Znaczy, jak ktoś mi powie tradycyjny model myśli politycznej, to myślę sobie monarchia. Tak szczerze. To mi się kojarzy z czymś przeszłym. To jest jakby najbardziej taki intuitywny model polityczny dla ludzi, w sensie pierwsze cywilizacje jakby automatycznie go przyjmowały, tak? No bo nie myślano wtedy o tym, że, nie wiem, obywatele mają wartość i mogą głosować, tak, no. W związku z tym, czy dałoby radę rozwiązać obecne wyzwania polityczne w ramach tradycyjnych modeli myśli politycznej? Tak. Królowie nowożytni Europy nie mieli żadnego problemu z rozpętaniem wojny światowej. Jakby... Dlaczego nie można rozwiązać? W sensie jeden i drugi model polityczny mogą tutaj zawalić. Więc nie zgodzę się z tym. Może nie mocno, ale nie zgodzę się z tym. Uważam, że tradycyjne modele myśli politycznej mogą wykorzystywać narzędzia umożliwiające skomunikowanie się. Zresztą z krajami, powiedzmy, współczesnej demokracji, tak? Zresztą, ilu takich szejków na przykład goszczą często przedstawiciele różnych państw, tak? No, więc nie zgodzę się, chociaż uważam, że... Ja nie zgadzam się lekko, bo uważam, że można tutaj nieco, jakby to powiedzieć, kombinować, gdyż komunikowanie się z państwem demokratycznym faktycznie może przebiegać troszeczkę inaczej niż z państwem niedemokratycznym, więc to może trochę komplikować sprawy, prawda, panie Łukaszenka? No, to przejdźmy do kolejnego. Dawidzie, przejmuj pałeczkę.
Dobrze. Moje pytanie numer dwa brzmi tak. Mnogość partii politycznych jest konieczna, aby zapewnić, żeby żaden krąg osób nie zaczął lekceważyć swojej władzy. Jak najbardziej się zgadzam, powinno być jak w latach 90. żadnego progu wyborczego, tylko niech będzie tyle partii, ile wlezie i niech jakoś... Oj, powiedz to wprost, po prostu chcesz Janusza w Sejmie znowu, no? Nie chcę Korwina w Sejmie znowu. Ja chcę, żeby wróciła Polska Partia Przyjaciół Piwa. No dobrze. Najbardziej memiczna partia, jaka chyba istniała w tym kraju. To prawda. W sensie ona była z zamysłem takim tworzona i chwyciło. Tak. Dobrze, to wiesz co, może po prostu odpowiadajmy na te pytania, które nam się wyświetlają. Tak, przeskoczę do swojego. Z politycznego punktu widzenia państwo jest drugorzędnym skutkiem. Drugorzędowym skutkiem. Okej. Okay. Efektem pochodnym tego, że ludzie roszczą pretensje do swoich ojczyzn i dobrze tam prosperują. To znaczy, że z faktu, że ktoś jest przywiązany do konkretnej ziemi, tworzy się państwo. Tutaj się mocno nie zgodzę. Dlaczego? Bo jak tak na przykład sobie prześledzić historię starożytnej, znaczy starożytnej może nie, ale tak no, średniowiecznej, wczesno-średniowiecznej, szczególnie Europy. To nie wynikało z pobudek nacjonalistycznych. W ogóle taka myśl polityczna jak nacjonalizm, no to popularność zdobyła dopiero w XVIII-XIX wieku. Najczęściej z politycznego punktu widzenia państwo jest skutkiem tego, że ktoś chce przejąć władzę. Po prostu. Tyle, że chce przejąć, co umie przejąć, albo umie usprawować. Tak, no, dokładnie. Zresztą no, jeszcze takie pytasz dzika, czy sra w lesie, mógłbym w tej chwili powiedzieć. No bo pytasz się akapa, czy uważasz, że państwo nie jest czasem no, legalną formą przemocy, którą stosuje ktoś nad kogoś. No, jakie odpowiedzi się spodziewasz? Tak więc nie, nacjonalizm był później. Najpierw było państwo, później był nacjonalizm. Taka jest moja odpowiedź. No dobra, to lecimy dalej. U mnie jest tak. Jeśli naród nie osiągnął wiele w ciągu swojej historii, jest to swoiste świadectwo wartości tego narodu. Nie? Znaczy, chyba nie? Nawet nie wiem, jak dobrze odpowiedzieć na te pytania. Co to znaczy, że osiągnął wiele? Nie, wygrał wojnę? Albo nie rozpętał żadnej wojny? Jest. Znaczy, masz rację, bo to można na wielu płaszczyznach postrzegać. Na przykład teoretycznie mógłbym powiedzieć, Polska osiągnęła wiele i to wszystko prawie przestraciła. Na przykład byliśmy jednym z najbardziej wielonarodowo, wielokulturowych bytów w Europie, tak? Mm. Szczególnie w okresie I Rzeczpospolitej. I jakby zatraciliśmy zupełnie takie przyzwyczajenie do tej różnorodności, więc dla mnie kulturowo to byłaby akurat strata, bo naprawdę zatraciliśmy wiele takich drobnych smaczków, które się pojawiały w naszej kulturze. No zamarła na przykład kultura tatarska, dajmy na to. Oj tak. Tak? Albo kultura, nie wiem, taka białorusko-ukraińska, która się przecież mieszała też z Polakami. No. Rzuciłbym teraz żart, ale chyba nie powinienem. Tak, chodzi o 43. Okej. Okay. Dobrze, to w takim razie... Nie każdy w Wołyniu miał siekierę, no. Dobra. Pierda. Dobrze, no to jest na faszyzm, tak? Ja się po prostu wczuwam w rolę. Dobrze. No to w takim razie osoby ustawia, że się generalnie nie zgadzam. Jakby państwo może bardzo niewiele osiągnąć, cokolwiek uznajemy za osiągnięcia, a ja jednocześnie mieć wysoką wartość, bo na przykład nie dba o swoich obywateli, cokolwiek. Więc ja się z tym całkiem mocno nie zgodzę. Idziemy dalej. Dobrze. Czarku, co u ciebie? Kolejne moje pytanie. Sytuacja, w której kilka firm produkuje tę samą oponę, ten sam klucz, ten sam kabel i tym podobne, nie jest ani logiczna, ani efektywna, dlatego też państwo powinno wkroczyć i skoordynować te działania. No chyba was posrało do reszty. Ja chcę mieć konkurencję na rynku, bo inaczej te opony, klucze czy kable byłyby po horrendalnie wysokich cenach, jak prąd w obecnych czasach. I gaz. I gaz. I w ogóle wszystko za chwilę. Dzięki pan państwo. Jest w pytę. Tak. Nie zgadzam się generalnie. Dobrze, to w takim razie lecę ja. Prowadzenie firmy nie jest aż tak trudne. Polemizowałbym. Mam to samo pytanie. O, no to dawaj, lecimy. No,
Prowadzenie filmu nie jest aż tak trudne, a właściciel filmu z reguły nie posiada żadnych specjalnych umiejętności, których nie posiadają także jego pracownicy. Absolutnie się kurwa nie zgodzę. W dzisiejszych czasach prowadzenie firmy w Polsce od przyszłego roku będzie jeszcze kurwa trudniejsze, bo wchodzą takie przepisy podatkowe, że no, doradcy podatkowi robią salta z radości. No nawet mieliśmy kontakt z jednym, znaczy taki pośredni kontakt z jednym z dyrektorów oddziału Mencena i on mówi, kurna, on uwielbia PiS. On kosi kasę po prostu na tym rządzie i jego pomysłach. Tak. No więc tak, nie jest tak trudne. Jak raz zobaczyłem telefon mojego szefa, o Boże, ile tam było nieodebranych powiadomień. Potem zaś zacząłem go naśladować i też przestałem odbierać telefony od naszych handlowców. Dobra, żarty żartami, ale faktycznie to wymaga pewnych umiejętności. Na przykład u mnie w firmie bardzo łatwo o konflikty na szczeblu tego takiego low managementu, powiedzmy. Mhm. I nasz właściciel jest jedyną osobą, która umie tak wkroczyć, tak pół żartem, pół serio, naprawdę wszystkich przywołać do porządku i jeszcze pogodzić ze sobą. To jest moim zdaniem rzadka cecha. Gość umie zjednywać sobie ludzi. To jest taka trochę coś nienamacalnego, ale w zasadzie wiele dodającego mu do pewnych predyspozycji miękkich, które posiada. Mm. Nie? Więc jak najbardziej tutaj bym powiedział, szef musi mieć jakiś dar. I czy to polega na byciu po prostu jakimś socjopatą, który ma w dupie czyjeś uczucia i chce robić interesy, czy to bycie właśnie takim pojednywaczem, czy bycie takim, nie wiem, organizatorem, inicjatorem pomysłów, cokolwiek. To muszą być ludzie, którzy posiadają jakąś ikrę i jeszcze gotowi są do tego się rozwijać, tak? Tak więc nie zgadzam się głęboko. Dobrze. To w takim razie lecimy dalej. Tym razem mam inne pytanie i brzmi ono tak. Honor i wartość narodu są proporcjonalne do wkładu, jaki wniosą w globalną cywilizację. Jeśli naród nie wniósł zbyt wiele, ma niewielką wartość. Nie, no nie zgodzę się. Czy Szwajcaria wniosła jakoś powalająco dużo do cywilizacji, oprócz tego, że nie wywołała żadnej wojny, była neutralna? No nie, jednak jest w miarę zegarki. Moim zdaniem. No dobrze, zegarki i scyzoryki. Pamiętajmy o scyzorykach. I scyzoryki. Tak, ale tak poza tym, no to... I jeszcze... Czy jest wartością krajem? Tak, moim zdaniem. Jeszcze jest kaszkoszków naciarskich ma, no. Także... No. Co ja się no tutaj prawda, absolutnie no. z tym nie zgadzam. No. Ja też mam bardzo ciekawe pytanie, takie... Górnolotne znowu. Wojna jest jedynym stanem, który pokazuje prawdziwe oblicze danego narodu. Ja wiem, o co chyba chodzi w tym pytaniu, że jakby będą takie kraje, które na przykład będą łatwo kolaborowały z przeciwnikiem, a będą takie, które za nic tego nie zrobią i uznają to za punkt honoru, żeby walczyć, tak? Brzmi jak Szwajcaria. Tak szczerze? Nie zgodzę się, ale ja trochę inaczej do tego pytania bym podszedł, ponieważ... Co konflikt, to inne oblicze państwa potrafi pokazać, bym powiedział. Na przykład, prześledźmy sobie wspólną historię Niemców i Francuzów tak od końcówki XIX wieku, dokładnie od 1871, kiedy to Francja przegrywa wojnę z formującymi się wtedy Niemcami i ostatecznie właśnie to doprowadza do powstania Cesarstwa Niemieckiego. Tak? Więc wtedy można powiedzieć, że Francja pokazała duch kraju, który niegdyś był potęgą. No Francuzi dosłownie na początku wieku podbili praktycznie cały kontynent, tak? Mm-hmm. Natomiast teraz można by powiedzieć, że to jest taki upadły gigant. Że taki kraj, który jest w jakimś takim głębokim, nie wiem, zamyśleniu, konsternacji, tracący po prostu wpływy, tak? Tracący tą moc na kontynencie. Potem mamy pierwszą wojnę światową. I nagle Francuzi pokazali się jako naród... niezwykle oddany obronie tego, co dla nich cenne. Bo był gotów, wiesz, no, byłby to naród, który mógłby się poddać, prawdopodobnie poniósłby na przykład mniejsze szkody ekonomiczne, ale oni byli gotowi walczyć jakby do upadłego. Ogromne straty ponieśli w czasie I wojny światowej. A z kolei II wojna światowa pokazuje Francję jako naród skrzywdzony, zraniony, straumatyzowany, niegotowy na nowy konflikt. Bojący się tego nowego konfliktu. Dlatego tak wielu zaczęło jej nagle przypinać łatkę tchórzy. Szczególnie, że jeszcze później upadło francuskie imperium kolonialne, więc wojna zdecydowanie nie jest stanem, który pokazuje prawdziwe oblicze danego narodu. To wymaga... Nie ma zresztą dla mnie czegoś takiego jak prawdziwe oblicze narodu. To są raczej... Inaczej, naród może przyjmować wiele twarzy i to się zmienia mu co kilkadziesiąt lat, powiedzmy.
w mojej opinii. To nie jest tak, że naród jest permanentnie taki, jaki jest, tak? Owszem, są jakieś tam takie stereotypowe cechy, które się przypisują określonym narodom, ale w rzeczywistości to co epoka, co pokolenie, to będzie to trochę inny naród niż był. Moim zdaniem to jest dość nietrwałe, więc nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. Dobrze. Mi wpadło pytanie, które miałeś, czyli obecne wyzwania polityczne są tak poważne, że nie można już ich rozwiązać w ramach tradycyjnych modeli myśli politycznej. Ja pozwolę sobie tutaj jako moją odpowiedź zostawić Szymona Hołownię, czyli pośrodku. Zaprowadził dialog pomiędzy zgodą a niezgodą. A skąd taka decyzja, Dawidzie? Patrząc, co się obecnie dzieje w Polsce, to ja już sam już nie wiem, co mam o tym myśleć, jakim kierunku powinno to iść. Więc ja pozostaję też obserwatorem ja tej rozumiem, sytuacji. Stary. Rozumiem cię. Tak. Znaczy, jest to godne drogi grilla, tak? To szanuję. Tak. A u mnie trafiło się pytanie, jeśli chodzi o politykę, to polega ona głównie na rozdzielaniu pieniędzy, materiałów i zasobów. Ludzkie wartości i religia są tylko wisienką na torcie. Gdyby miało chodzić o polską politykę, to nawet bym się zgodził. A światowa to nie? No trochę w sensie, też. No ten taki udawany patriotyzm Amerykanów, gdzie ewidentnie jadą do jakiegoś kraju, żeby bronić swoich interesów i ceny baryłki. No tak, baryłki. Tak. Tak, no, przykładowo, nie? Inne, które są już bezczelne w swoich działaniach i widać, że już robią wszystko pod siebie. No tak, w sumie Rosja. Rosja pobożna, wiesz, w opór, nie? Ale no, pojawia się taki Putin i wjeżdża na pełno i tak bez uszanowania jakichkolwiek konwencji. No, no Rosja też wiadomo od wielu lat, że Rosja to druga ZSRR, tylko trochę bardziej stabilna. Znaczy, jest bardzo specyficzny naród, ze względu na to, że funkcjonujący w takim dziwnych realiach polityczno-społecznych tak naprawdę, nie? Jakby Rosjan można polubić, ja rozumiem skąd to się bierze, ale to jest kraj dla mnie pogrążony w dziwnym kryzysie egzystencjalnym. To inaczej, nie tyle polubiasz Rosjanów, co właśnie tak jak mówi Gołkowski, rosyjską duszę. To jest trochę coś innego. No, to jest takie dla mnie górnolotne określenie tego samego, tylko jakoś takie bardziej dramatyczne, ale dobrze. Więc tak, ja pragmatycznie podchodzę raczej do kwestii politycznych, w związku z tym tak, uważam, że to jest kwestia rozdzielania alokowania odpowiednich ludzi, rozdzielania pieniędzy, pozyskiwania informacji, no cudawianki się robi, tak? Jakby wiem, że jakieś wartości, religia czasem się w tym znajdą, ale raczej z rzadka. Raczej to jest takie granie na pokaz, tworzenie marketingu politycznego. Nie bardzo przemawia do mnie zresztą taki przekaz, być może dlatego nie reaguję jakoś tak dramatycznie na te partie polityczne, tylko tak z boku właśnie się mogę z nich śmiać, bo te ideały do mnie aż tak nie przemawiają, co raczej jakieś konkretne pomysły czy projekty, tak? Więc rzekłbym, zgadzam się, ale no nie skrajnie, bo gdzieś tam te idee pewnie znajdą swoje miejsce. Dobrze, to umiem tak. Etyka jest kwestią umiejętności rządzenia krajem. Cokolwiek wspiera interesy państwa jest dobre, cokolwiek je hamuje jest złe. Brzmi całkiem interesująco. Znaczy, to bym mogłem, że się nie zgadzam, ale nie mocno, bo co interpretujemy jako interesy państwa, przepraszam bardzo. Właśnie. Jakbym miał popatrzeć z perspektywy interesów obecnego rządu PiS, to bym się na tym bardzo mocno nie zgadzał. Z drugiej strony mogłoby chodzić komuś na przykład o interesy ludzi, jeżeli naród stawia sobie pomoc, polepszenie bytu, gospodarstwa domowego. Nie narodu, państwa. Ale nie, państwo może mieć interes w wzbogaceniu swoich obywateli. No, moim zdaniem Szwajcaria na tym żyje. O to mi chodzi, że to jest tak nieprecyzyjne pojęcie, nie? Dobrze, ciężko tu moim zdaniem jednoznacznie odpowiedzieć, ale to pozwolę sobie tu dać odpowiedź, bardzo się nie zgadzam, ale to z tego względu, że pytanie jest bardzo ogólnikowe, więc ja pozwolę sobie na nie odpowiedzieć, patrząc na Polskę, nasze obecne realia. No. Natomiast mi trafiło się pytanie, ludzie, którzy szukają szczęścia w pieniądzach i wygodzie materialnej, nigdy go nie osiągają. Nie osiągną. A tak, masz rację. Szczerze powiedziawszy, zgodzę się z tym i to nawet mocno. Znaczy, jako osoba, która mimo wszystko, że to takie może powierzchownego, zimnego, kapitalistycznego podejścia, jestem osobą, która jakoś tam tak powiedzmy w tej sferze duchowej, czy w sferze relacji z ludźmi, no szuka czegoś więcej. I bez tego mam wrażenie, że faktycznie mógłbym jakby się tak wykoprytnąć z rowerka, że tak się wyrażę. W związku z tym,
Jasne, pieniądze gwarantują nam pewne rzeczy, które no, umożliwiają potem nawet zbiednywanie sobie ludzi, tak? Bo więcej pieniędzy, no to nie wiem, lepszy wygląd, lepsze jedzenie, lepsze gadżety itd., itd. Natomiast jest to moim zdaniem taki akcelerator tego szczęścia, a nie jego jakby podstawowy, czy taki... Nie jest to jego rdzeń, o, tak powinienem powiedzieć. Oczywiście ja jestem ekonomistą, ja wiem, do pewnego momentu pieniądze bardzo zwiększają krańcową użyteczność człowieka, ale u większości ludzi w pewnym momencie one tracą tak naprawdę znaczenie i co innego ich napędza do działania. Nawet pamiętam, chyba Donald Trump o tym mówił, że od pewnego momentu w biznesie przestaje chodzić o pieniądze, zaczyna chodzić tak naprawdę o osiągnięcie sukcesu albo pokonanie kogoś. On tak to chyba określił. Więc tak, trzeba szukać go w jakichś moim zdaniem ideałach czy personalnych celach, niekoniecznie w pieniądzach i wygodzie, które jednak no, mogą ku temu nieco pomóc, więc zgadzam się mocno. Dobrze, to ja mam ponownie pytanie, które już miałeś. Wojna jest jedynym stanem, który pokazuje prawdziwe oblicze danego narodu. Oczywiście się mocno nie zgadzam. Wojna jest jedynym stanem, który pokazuje, jacy są politycy tak naprawdę, więc... No to cóż, ja mam właśnie też pytanie, które już miałeś, czyli honor i wartość narodu są proporcjonalne do wkładu, jaki wniósł on w globalną cywilizację. Jeśli naród nie zniósł zbyt wiele, ma niewielką wartość. Wiesz co, ja bym to trochę inaczej powiedział chyba tylko. Faktycznie, jak masz wkład w kulturę światową, to znaczy zrobisz coś, co imponuje światowi, tak? Czy nie wiem, coś w skali, powiedzmy, bitwy pod Wiedniem, nie, kulturze mówimy, to może coś innego. Nie wiem, no jakaś legendarna architektura, którą teraz wszyscy chcą odwiedzać, jak nie wiem, katedra Notre Dame w Francji albo u nas, nie wiem, Wawel, tak? Przykładowo oczywiście. Więc może nie tyle... Nie mają one wartości, bo one potrafią mieć bardzo bogatą wartość, tylko nie są popularne. Trzeba chcieć je poznać, trzeba chcieć się wgłębić w czyjąś kulturę. Ja uważam, że na przykład, nie wiem, Nepal może mieć niezwykle bogatą i ciekawą kulturę, ale ona nie jest zbyt popularna, zwyczajnie. To samo, nie wiem, dajmy za przykład nawet taką Albanię. Kraj taki, jak słyszałem z historii ludzi, którzy byli nieco półdziki, ale z drugiej strony o bardzo specyficznej kulturze tamtejszego społeczeństwa. Znaczy, można dziki, się wgryźć... bo to był kraj, który przez dekadę był zamknięty na wszystko, więc... To prawda, nie? Mieli taki no... 10-letni lockdown, można powiedzieć. Znaczy, mówię, jak... Moim zdaniem, no taki kraj, jego kultura i tak dalej, mogą mieć ogromną wartość, tak? Narodu, nawet powinienem powiedzieć, bo tu jest tak to sformułowane w pytaniu, o naród. Więc... Ja nie uznaję za bardzo pojęcia honoru w polityce, czy nawet w historii, bo to tak jest takie wyświechtane trochę, nie odpowiadające realiom. Ale co do wartości narodu, nie, on nadal może mieć jakąś tam określoną wartość, tylko trzeba chcieć dostrzec zresztą tę wartość. Czasem ona nas aż wali po oczach, a czasem trzeba się w to wgryźć, więc... Nie zgodzę się, chociaż jest tutaj ten aspekt popularności, z którym bym się zgodził, który to omówi, więc tak... Trochę się nie zgadzam. Dobrze. Ja mam bardzo ciekawe pytanie. No. Właściwie stwierdzenie. Klasyczny liberalizm jest w gruncie rzeczy ideologią przeszłości, a współczesne próby jego przywrócenia, znane pod nazwą neoliberalizmu, prowadzą do wojen. No wojen. Bardzo ciekawe. Neoliberalizm do wojen. Czekaj. Właśnie, poprawnie zinterpretować neoliberalizm obecnie? To jest tak samo rozmyte pojęcie właśnie jak faszyzm. No, co to znaczy. Bo mi się troszeczkę neoliberalizm nawet kojarzy z tym cancel culture, który mamy w Ameryce, nie? Że to już poszło w tym kierunku. A z kolei, właśnie. Tak, a będą tacy, którzy powiedzą, że liberalizm... to jest bliższy libertarizmowi. Powinno być, przynajmniej w klasycznej odmianie, tak? Dlatego dzisiaj już się odróżnia tak naprawdę klasyczny liberalizm od neoliberalizmu, który no w sumie cholera wie, czym jest, bo niektórzy jest za liberalizm uznają podejście bardziej socjalistycznie, inni bardziej jakieś tam prodemokratyczne. Kombinuj, człowieku, bądź mądry, pisz wiersze. A jeszcze inni uznają to właśnie za myśl wolnościową. Więc
Dobrze, to wezmę pod uwagę klasyczny liberalizm i wezmę pod uwagę skierowany bliższe libertarianizmowi i oczywiście zaznaczę, że oczywiście nie zgadzam się z tym, absolutnie, że nie prowadzi do dobra. Wiek XX był wiekiem autorytaryzmów i wojen, tak chyba powinno się podkreślić, nie? No właśnie. Dobrze. Ja też mam ciekawe pytanie, tak z mojego podwórka widzę. Straty ekonomiczne wynikające ze strajku pracowników i stosowania lockoutów względem pracodawców są po prostu zbyt duże, aby pozwolić siłom rynkowym na samodzielne ich załatwienie. Czy ja muszę coś dodać? W sensie nie. To znaczy, my konsensus w różnych sferach osiągamy konfliktując się. No taki to jest urok naszego gatunku, tak? Tylko że nauczyliśmy się z czasem w bardziej cywilizowany sposób konfliktować. W związku z tym właśnie takie strajki, lockouty i tak dalej, no pozwoliły nam wreszcie dojść do pewnego kompromisu, dzięki któremu i pracownik może coś tam zarobić i może coś tam skrytykować u szefa i przez to być może doprowadzić do usprawnienia firmy albo zwolnienia samego siebie, zależy od sytuacji. No ale jednak wypracował sobie lepszy standard życia, tak? Natomiast pracodawcy też dzięki temu mogli na przykład kształtować konkurencję w zmieniających się warunkach albo przetestować rozwiązania, które no ciężko im było wprowadzić, bo się ich po prostu na przykład obawiali, na przykładowo skrócony dzień pracy, tak? No to początkowo wywoływało panikę wręcz, nie? W firmach. A teraz wyszło, że w niektórych krajach to przynosi duże efekty. No właśnie, więc krótko rzecz ujmując, te koszty zazwyczaj moim zdaniem są kompensowane przez usprawniony model gospodarczy, który się z tego wytwarza. Jak potrzebujemy konkurencji na rynku, tak ona też się przydaje wewnątrz firmy. Byleby tylko związki zawodowe, które jakby mają za to odpowiadać, nie stały się roszczeniowe albo nie stały się firmami samymi w sobie, gdzie tak naprawdę ludzie żyją z funkcjonowania w związkach i regularnego protestowania, co po prostu też wtedy utrudnia taką działalność gospodarczą. Więc tutaj zdecydowanie się nie zgodzę, chociaż myślę teraz, żeby się nie zgodzić trochę słabiej ze względu na to, że no, związki zawodowe też mogą być pewną drugą skrajnością, która no, ma wtedy swoją paczkę problemów, więc tak nie zgodzę się. Dobrze. W takim razie tak, nie ma uniwersalnej etyki. To, co jest prawdziwe i dobre dla jednego narodu, może być nieprawdziwe i złe dla drugiego. W zasadzie po części tak. Znaczy, nawet tak myślę teraz o ideałach, które różne narody wyznają, nie? No to, co jest dobre i prawdziwe dla Białorusi, dla nas nie jest. No ale wiesz, tak pomyślałem, na przykład idea honoru dla jednego może być kluczowa, a drugiego biznesu, oportunizmu pewnego. No więc dla tych ludzi inne rzeczy będą jakby etyczne czy dobre, nie? Więc no, interesujące. Tak. To jest pytanie tak naprawdę, czy wierzysz w obiektywną etykę? Po prostu. Czy istnieje wiele odcieni szarości, czy jest jedna ultimatywna etyka, która pogodzi wszystko? Nie, no nie ma jednej alternatywnej etyki. No jakby każda perspektywa jest różna, wszyscy jesteśmy różni, mamy różne cele, różne wartości, no, no musimy jakoś funkcjonować ze sobą po prostu. Więc oczywiście zaznaczy, że się absolutnie nie zgadzam. Dobrze. A mi trafia się pytanie, które brzmi: jeśli państwo ma na dłuższą metę chronić wolność swoich obywateli, samo musi również musi mieć swobodę w podejmowaniu kontrowersyjnych lub niezgodnych z prawem decyzji, kiedy to konieczne. Absolutnie. Nie, jestem legalistą, kurde. No, nie może tak być. Nie może być tak, że państwo wykracza poza barierę, jaką jest prawo. No, jest ograniczenia tak państwa, sytuacja. A to jest pytanie, ej, czy pozwoliłbyś państwu łamać tę jedną barierę, która czasami powoduje, że możesz mieć rację, ścierając się z urzędnikiem? Tak, tymczasem PiS. Jedną barierę, my już złamaliśmy 10. I nie zatrzymujemy się. Tak. Więc nie zgadzam się zdecydowanie. Nie. Dobrze, u mnie jest to, co miałeś. Ludzie, którzy szukają szczęścia w pieniądzach i wygodzie materialnej, nigdy go nie osiągają. Oczywiście się absolutnie zgadzam. Lecimy dalej. Dobrze. Sposób organizacji stosowany przez wojsko jest skuteczny, a instytucje takie jak szkoły, policja i straż pożarna mogłyby ogólnie skorzystać na przyjęciu większej ilości zwyczajów i dyscypliny wojskowej. Nie zgadzam się i to tak zdecydowanie. Już wyjaśniam, o co mi chodzi. Otóż musztra i dyscyplina wojskowa jak najbardziej mają swoją wartość dla tej instytucji, czy dla, no moim zdaniem na przykład policji, tak, bo tu jest wymieniona, nie wiem po co policja, stosowanie właśnie metod
takich wziętych z wojska, ma swój cel. Tylko w wojsku ta dyscyplina jest szczególnie ważna, mam wrażenie, ponieważ ci ludzie będą rzuceni w wir walki. Oni muszą na sobie polegać i oni muszą być zdeterminowani w takiej sytuacji. Więc ta dyscyplina jest jakby szczególnie istotna, aby ją kształtować w tych ludziach. Natomiast przesadna dyscyplina u dzieci może wywołać, że one będą zaburzone rozwojowo. Umówmy się. Zakładam, że jakbym poprosił jakichś naszych, nie wiem, słuchaczy, widzów, że takich, którzy mieli szczególnie surowych rodziców, żeby podzielili się swoimi historiami, to za bardzo takie osoby nie będą pozytywnie wspominać dzieciństwa. Nie mówię, że nie ma pewnej wartości w jakimś dyscyplinowaniu się i takie osoby pewnie to dostrzegają, ale ja nie chciałbym być... Ja nie chciałbym być, wiesz, wychowywany w takiej małej organizacji dla takich młodych faszystów, tak? Jak zresztą w tytule odcinka widnieje. Tak jest. Nie chciałbym być po prostu kształcony jakoś tak przygotowywany pod konkretną ideę, bo pamiętajmy, zwiększona dyscyplina to też konkretna linia ideologiczna, więc to jest dla mnie niebezpieczne jako dla wolnościowca. W związku z tym tutaj bardzo, bardzo mocno się nie zgodzę. Aczkolwiek to nie znaczy, że jakby nie rozumiem, dlaczego w wojsku jest ta dyscyplina i dlaczego niektóre służby ją przecież stosują, bo straż pożarna to w niewielkim stopniu, no ale robią te parady i tak dalej, nie? Ale policja myślę, że znacznie, tylko może mniej musztry po prostu mają, no bo działają jakby bardziej w terenie albo w biurze. Tak więc nie zgadzam się. Dobrze. Dawid. W takim razie tak, ja mam to. Organizacją takim jak Wolnomularze i podobne tajne loże nie można ufać, ponieważ mają własne ukryte cele. Dawid, co? Oni cię zapytali, czy jesteś brownistą. Dlaczego brownistą? No, służby, mafia, loże, tak? Tak, przepraszam, zapomniałem o tym. Dam, że ogółem Dawidzie. Się zgadzam, bo no. Iluminaci, przepraszam, Wolnomularze to wiadomo, tak. Trochę nie wiadomo do końca, o co tam chodzi. Kościół scjentologiczny, inne takie rzeczy. No zazwyczaj mamy te negatywne przykłady tych organizacji, więc tam ogółem, że się raczej zgadzam. Dobrze. Ja mam pytanie, które już miałeś, czyli klasyczny liberalizm w gruncie rzeczy ideologią przeszłości, a współczesne próby jego przywrócenia zwane ideologią neoliberalizmu prowadzą do wojen. Ja się tu mocno nie zgadzam z innego prostego powodu. Mhm. Klasyczny liberalizm moim zdaniem nie jest tym samym, co neoliberalizm. Neoliberalizm ubiera się po prostu czasem w takie fatałaszki, ale dla mnie to jest pojęcie, które nie ma już znaczenia, bo dla jednych to będzie ideała przywracania dzikiego wolnego rynku z XIX wieku, a dla drugiego to będzie właśnie taki demokratyczny socjalizm na przykład, tak? Więc to dla mnie nic nie znaczy, więc nie zgadzam się mocno. Dobrze. O, masz to samo co ja. Jednostka jest ważniejsza niż państwo. Oczywiście, no kurwa! Tak. To zacznij 14. Dobrze. Uznanie dóbr konsumpcyjnych i wzrostu poziomu życia za cel sam w sobie jest oznaką moralnej korupcji i dekadencji. Ciekawe bardzo. Czekaj, przeczytaj jeszcze ten początek. Uznanie dóbr konsumpcyjnych i wzrostu poziomu życia za cel sam w sobie jest oznaką moralnej korupcji i dekadencji. Czyli taki dziki konsumpcjonizm. Znaczy inaczej. Ja bym właśnie chciał, żeby na przykład Polacy mieli więcej tej cechy. Żeby byli przedsiębiorczy, zaradni, samodzielni. Naprawdę. Uważam, że tego nam brakuje. Aczkolwiek pusty konsumpcjonizm bez innych cech stanowi dla mnie pewien problem, bo wtedy mam wrażenie, że stajemy się jakimiś ślepimi lemingami, które lecą po prostu za gotówą i bogactwem, nie rozumiejąc wewnętrznych swoich potrzeb. To znaczy jestem zdania, że konsumpcjonizm, jakby chodził tylko o konsumpcjonizm, to tak, rzeczywiście mogłoby to prowadzić do moralnej korupcji i dekadencji w jakimś tam stopniu. Ale jeśli za tym idzie dążenie do tego w celu podniesienia poziomu swojego życia, czyli żeby mi się żyło lepiej, moim dzieciom się żyło lepiej i tak dalej, czy tam mojej rodzinie powiedzmy, no to już ma jakiś sens i to raczej nie prowadzi do dekadencji i korupcji. Więc jaka jest decyzja? Dam, że ogółem się nie zgadzam, ale nie, że jakoś super mocno. Rozumiem. Rozumiem, skąd wychodzisz. Dobra. No to po tym pytanku kończymy już pół testu. Dobrze. I w sumie przebiega on dość długo, więc chyba wystarczy sam ten faszyzm. Pytanie 14 brzmi. Jeśli naród nie osiągnął wiele w ciągu swojej historii, jest to swoiste świadectwo wartości tego narodu. Zdecydowanie się nie zgadzam. Bo na przykład Polacy moim zdaniem osiągnęli w opór w historii.
A dzisiaj jesteśmy dosłownie wycieraczką Europy. W sensie no bo trochę sami sobie to zafundowaliśmy też. No. Tak, no właśnie chciałem powiedzieć, że osoby, które nas reprezentują, robią wszystko, żebyśmy mieli jak najgorsze opinie za granicą, jak najmniejszą siłę polityczną, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, więc... No. Rządzi naszym banda takich kapsianych łbów w tej chwili, ale no tak, z pomyślmy, jesteśmy na przykład jesteśmy krajem, który dosłownie powstrzymał najazd bolszewików na Europę, Turków najazd na Europę. No my naprawdę ratowaliśmy dupę kontynentowi kilkukrotnie. I przepraszam, co to teraz nam dodaje wartości? Nie, właśnie wszyscy się śmieją, że my żyjemy ciągle przeszłością. Tak, tak. Zamiast budować rzeczywistą potęgę teraz, tak? Jutro. I czy na jutro, tak, dokładnie, więc... Historia determinuje bogactwo kulturowe. Historia determinuje, nie wiem, popyt na podróżowanie do konkretnego kraju, całym turystyki, tak, zwiedzania. Jakby historia determinuje charakter nawet narodu, bardzo wpływa na ludzi, którzy się wychowują w konkretnym narodzie. Natomiast nie determinuje dla mnie to jego wartości, bo wartość trzeba pracować i to stale. Dlatego pan Robert McCoy w swoich programach podkreśla, że istotnym elementem historii jest historia przemysłu, bo ona pokazuje potęgę gospodarczą, geniusz tych ludzi i przede wszystkim no, to, że byli zaradni, a więc także no, mieli przed sobą jakąś świetlaną przyszłość, więc zdecydowanie nie zgadzam się. Dobrze. W takim razie lecimy dalej. Sposób organizacji stosowany przez wojsko jest skuteczny, a instytucje takie jak szkoły, policja i straż pożarna mogłyby ogólnie skorzystać na przyjęciu większej ilości zwyczajów, dyscypliny wojskowej. To jest to samo, co ty miałeś. Tak, tak, tak. To tam, że ogólnie się nie zgadzam, bo jestem zdania, że jakby straż pożarna, policja na chwilę obecną tak okej, okay, jakby nie muszę być bardziej surowe, jakby nie widzę powodu, nie żyjemy w PRL-u. Mhm. Jest okej. Okay. Jest dobrze, chcesz gryjować, jak rozumiem. Tak. Dobrze. A u mnie pytanie 15 dość ciekawe. Demokracja jest niebezpieczna dla kompetentnych jednostek z umiejętnością rządzenia krajem, ponieważ zmusza do zniżenia każdej decyzji politycznej do poziomu głupoty zrozumiałej dla mas. Innymi słowy, czy demokracja ludzi ogłupia? Ej, no spójrzmy na obecną politykę, nawet nie w Polsce, nawet no, na świecie, dotyczącą koronawirusa, jakby jest dawany przekaz A, dzieje się B, później jest przekaz C i dzieje się D, jakby na chwilę obecną mamy totalny miszmasz, jakby to pokazuje, jak bardzo chyba obecny ustrój, no, tak. Zacznijmy może od tego, no. Zacznijmy może od tego, że był sobie taki gość, który się nazywał Juliusz Cezar. O. I już on dostrzegał, że lud chce dwóch rzeczy. Chleba i igrzysk. Kurna, to był ton albo oktawian, nieważne. Któryś z nich, tak? Ale chyba Julek. I tak naprawdę od zawsze rządzenie krajem to było no, odwracanie uwagi ludzi od tych decyzji politycznych i no, takie rządzenie, żeby kraj jechał do góry. Że tak się wyrażę. Natomiast, czy izolowanie się władców lub polityków od ludzi równa się wykwintna gra polityczna? Nie. Niekoniecznie. Królowie sobie potrafili ubyścić nawet za to, że ktoś, nie wiem, miał wybekać abecadło w c-moll, a zrobił w cis-moll. No, jak tak można? Tak? No dobra, tak trochę przeginam. No ale przecież królowie byli często. Część z nich była porywcza, szalona. Dosłownie szalona. W sensie pamiętam, że jakiś książę chyba Saksonii to cały skarbiec przepieprzył na budowę jakiegoś zamku. Saksonii albo Bawarii. Nieważne. Można tam gdzieś rozwinąć, bo pamiętam, że gdzieś taki wątek kiedyś czytałem o tym. No i cóż. Teraz tak. Kompetentne jednostki. To też można rozumieć na przykład osoby, które są w najbliższym otoczeniu władców lub polityków i mocno wpływają na to, gdzie się tory potoczą. Na przykład, nie wiem, przedstawiciele jakieś tam służby, wywiadów i tak dalej, tak? To tacy ludzie zazwyczaj działają jednak trochę w cieniu, więc trochę gdzieś mają to, do czego przemawiają masy. Polityka zawsze była trochę takim, no dla mnie trochę cyrkiem, taka demokratyczna polityka, no bo trzeba trochę zrobić tego show, tego przedstawienia dla ludzi, tak? Teraz... Czy należy zniżać decyzje polityczne do poziomu głupoty ludzi? Trzeba to było robić zawsze, to się nazywa propaganda. Zawsze musiałeś ubrać każdą swoją decyzję w taki sposób, że ludzie to zaakceptują.
musiałeś zrobić coś, aby ludzie zaczęli myśleć, tak, podniesienie podatków co prawda mnie boli, no ale kurna, król ma tak genialny plan na to, żeby zwiększyć pobór do wojska, a dlaczego wiezie wóz pełen mięsa do pałacu? Nieważne. To zawsze musiało być jakby wdrażane, zawsze musiałeś ludziom sprzedać swoje różne decyzje. Tak trochę po handlowemu powiem. W związku z tym demokracja jest niebezpieczna dla kompetentnych jednostek? Absolutnie moim zdaniem nie. W sensie robienie władzy zawsze będzie wiązało się z robieniem jakiegoś show, tworzenia propagandy. Tylko że w demokracji może jest tego troszeczkę większe natężenie ze względu na to, że no jest to jednak ustrój, w którym są te wybory cykliczne. Więc no, to show jakby jest wymuszone, no bo ludzie głosują przeczuciem, a nie głową często, więc tego show jest może trochę więcej, ale rządzi się moim zdaniem tak samo. Trochę inaczej niż ludzie myślą, bo propaganda im to sprzedaje tak ciut inaczej, więc tu się mocno nie zgadzam. Dobrze. Mamy te same pytanie ponownie. O. Koniec końców siła ekonomiczna i technologiczna nie może konkurować z siłą duchową narodu, który wierzy w swój kraj. To jest dosłownie taki jeden perk, który możesz odblokować w Stellaris. Triumf umysłu nad materią. To jest dosłownie kurwa to. A tylko, że my nie żyjemy w Stellaris. A szkoda. No co, tam eksterminacja planety odbywa się za pomocą jednego guzika. W Star Warsach też się odbywa. Wolę Stellaris, nieważne. Dobra, koniec końców siły ekonomiczne, technologiczne nie może konkurować z siłą duchową narodu. Może, jak najbardziej, jeszcze jak. Co byście nie widzieli popkultury XXI-wiecznej? Dosłownie wyparła lokalną kulturę w wielu miejscach. Tak, dlatego dam, że absolutnie się nie zgadzam. Dokładnie. No. Naród, który wierzy w swój kraj. On dosłownie traci wiarę przez to, że siła ekonomiczna jest ważniejsza niż siła jakaś taka duchowa narodu. Ma to swoje negatywne konsekwencje? Zgodzę się, ale dobrze, żeby idea narodowa współpracowała z siłą ekonomiczną na przykład, a nie na odwrót, tak? Robi coś w imię narodu, a nie w imię, nie wiem, wzrostu gospodarczego. W sensie dobrze. Można to pogodzić i to jest korzystne dla wszystkich. Dobrze, to ja tak z automatu powiem, mam kolejne stwierdzenie w sumie odnośnie takiej opony klucza i tego, że państwo powinno tam wejść z butami. Zdam oczywiście, że się absolutnie nie zgadzam. Dobrze, przejdźmy do ciebie w takim razie. O kurna, to będzie dobre. Walka bogatych z biednymi, między właścicielami kapitału a robotnikami, jest bardziej istotnym motorem historii niż walka między narodami. Ohoho. Czy proletariat jest ważniejszy niż obrona z baraża? Nie. poważnie się nad tym zaś zastanawiając, nie mogę powiedzieć, że ruch robotniczy nie spowodował dużych zmian społecznych. Wiosna ludów w 1848 to było coś. To dosłownie trzęsnęło imperiami. Rewolucja bolszewicka znakowała początek końca tak naprawdę monarchii, tak? Europejskich. I to w dużej ilości. I zdecydowanie ruchy robotnicze spowodowały pewne zapoczątkowały pewne zmiany społeczne, które powodowały kształtowanie się bardziej nowoczesnego społeczeństwa, to trzeba dostrzec. No bo przykładowo, jak zawalczyli najpierw o swoje prawa, no to z czasem zaczęli walczyć, nie wiem, o lepszą higienę w pracy, lepsze płace, lepsze warunki bytowe, o pewne rozwiązania, które mogłyby usprawnić funkcjonowanie miasta. No, z jakiegoś powodu, zauważ taką rzecz, większość dużych miast obchodzi tak teraz mniej więcej taką sto którąś rocznicę stworzenia komunikacji miejskiej. To było jedno z takich rozwiązań, które miało jakby wymusiła niejako klasa robotnicza masowo koncentrująca się w miastach, nie? Żeby regularnie docierać do pracy, więc to był ogromny moim zdaniem motor napędowy. Natomiast walka między narodami jest moim zdaniem dużo dalej dotkliwa dla historii globalnej lub ostatecznych przemian. Dostrzeżmy na przykład, że jasne, ruchy społeczno-robotnicze powodowały pewne zmiany w strukturze, w hierarchii społeczeństwa nowożytnego Europy, tak? Ale
to pierwsza wojna światowa tak naprawdę ostatecznie przetasowała karty. Stworzyła już taki ostateczny model, no powiedzmy, świeckiego państwa dwudziestowiecznego. Po II wojnie światowej mieliśmy nagłą eksplozję, no z jednej strony bloku komunistycznego, powstawania się coraz większych ilości bytów narodowych, które kierowały się tą ideą. Z drugiej strony wykwit no, coraz bardziej różnorodnych demokracji w tamtym czasie. Mhm. Więc ja się nie zgodzę, ale delikatnie, ze względu na to, że jakby dostrzegam ogrom wpływu ruchu robotniczego na kształtowanie się realiów społecznych, natomiast uważam, że konflikty międzynarodowe zazwyczaj przez to też bardziej globalne i gwałtowne i wymuszające no, bardziej radykalne decyzje ze strony wszystkich stron zaangażowanych powodują te zmiany takie akcentujące, końcowe, takie pieczętujące te zmiany i no, często mam wrażenie też je przyspieszające, ale nikomu oczywiście wojny nie życzę, po prostu no, wojna wymusza zmiany. To nie jest chyba zbyt radykalne stwierdzenie, więc nie zgadzam się trochę. Dobrze, to w takim razie u mnie jest tak. Wszyscy ludzie są zasadniczo równi, bez względu na rasę, płeć, narodowość czy iloraz inteligencji. Bardzo podchwytliwe pytanie. Ale idealnie zacząłeś. Bo jak to dobrze interpretować? Już mi nawet nie chodzi o kwestie rasowe, żeby nie było. Nie. Czy mógłbyś się rozwinąć? No bo my jako ludzie, jako jednostki, każdy z nas od siebie nawzajem się różni w pewnych kwestiach. Jednemu przez to jest jednej kwestii łatwiej, drugiej w kwestii trudniej. Jeden ma predyspozycję do robienia muzyki, powiedzmy na przykład, a ja do montowania filmów, powiedzmy. Tak, więc każdemu z nas jakaś czynność przyszła trochę łatwiej niż komuś innemu. Tak, rzucając przykładowo. I właśnie teraz jak w tym całym kontekście interpretować bycie równym? Bo jeśli chodzi o równy dostęp, nie wiem, do prawa, do możliwości podjęcia edukacji, jeśli ma się na to środki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to jestem zdania, że jak najbardziej, no tak, powinniśmy być równi jako ludzie. Ale z drugiej strony, no pytanie, czy to nie może zajść za daleko i nie dojdzie do takiego równania na siłę, gdzie wszyscy w ostateczności mogą zacząć na tym tracić. Więc to jest pytanie, jak to interpretować, czy jakie zbiory ludzi bierzemy pod uwagę w tym wszystkim, tak, bo tutaj akurat tutaj tego nie uzgodniono, ale powiedzmy, że bralibyśmy pod uwagę, czy trans kobieta powinna być równa trans na przykład zwykłej kobiecie w sporcie, no oczywiście kurwa, że nie. I teraz pytanie, jak to wszystko odpowiednio interpretować, więc dam, że generalnie się zgadza, nie dam opcji, że jakoś super bardzo, bo pytanie, jak to pytanie powinno być tak naprawdę rozszerzone i jakie aspekty i elementy powinniśmy wziąć tutaj pod uwagę? Mam ochotę odpowiedzieć tekstem z Ricka i Mortiego. Bist du fascistisch? Pięknie wybrnąłeś, Dawidzie, ale jaka będzie ostateczna odpowiedź? No dałem, że się lekko zgadzam. Mówiłem. A, to wybacz. Za bardzo się skupiłem na szukaniu tego, jak ten cytat był wypowiedziany, żeby go nie spieprzyć. Dobrze, to ja przejdę do swojego pytania. Dobrze. Mnogość partii politycznych jest konieczna, aby zapewnić żaden krąg nie... Ja tak chcę zobaczyć Korwina w Sejmie po raz kolejny, tak? Ale poważnie, pluralizm powinien nie być jakoś ograniczany. Chociaż wiem, że mamy przez to problemy i powinny mnie czegoś nauczyć przez lata 20 i tak jak wyglądała druga RP, ale z drugiej strony lubię, jak jest kolorowo w polityce, ale... bo jak jedna partia przejmuje kontrolę, to nagle zaczynamy mieć inflację na poziomie no już niemal 10%. Także... A z trzeciej strony popatrzmy, jak to wygląda w USA, gdzie mamy tylko dwie partie. I lobbying jest legalny, nie? No właśnie. Dobra, zdecydowanie się zgadzam, przejdźmy dalej. Dobrze. Obowiązkiem polityków jest nie zakłócać tradycyjnych sposobów życia społeczności, które postępują zgodnie z ich uświęconymi zwyczajami, wartościami i credo. Tak, generalnie dam, że się zgadzam, bo jestem zdania, że politycy nie powinni się wcinać do sytuacji, gdzie są wykształcone jakieś swoiste tradycje, jakieś obrządki.
jakieś lokalne święta, no tak jak właśnie było ukazane na przykład u Makłowicza właśnie kwestie Tatarów Polski albo jakby w górach, no to to są ludzie, którzy tam mają swoje jakieś własne wartości, własne tradycje, etc. I właśnie to, że jesteśmy jako naród różni, ale jednocześnie jesteśmy jednym narodem, no jest w tym piękne. Więc jak najbardziej tam, że się ogółem zgadzam. Świetnie. Zaś mi trafiło się pytanie, znaczy stwierdzenie raczej. Jednostka nie może tak naprawdę dochodzić żadnych praw wobec państwa, ponieważ te prawa są przyznane właśnie przez państwo. Miałem to. A wtedy można zrobić szachmat, takie uno reverse card i a kto nadał państwu te prawa? Ludzie. A poza tym konstytucja, nawet konstytucja USA zaczyna się od słów we the people, czyli jakby naród nadający prawa państwu. Tak to można interpretować. Więc jednostka nie może dochodzić żadnych praw wobec państwa. Zdecydowanie się nie zgadzam. Jak najbardziej ma prawo dochodzić, bo państwo, po pierwsze trzeba zakładać, że może i najprawdopodobniej coś spieprzy, a po drugie państwo, no to jest pytanie po prostu o to, czy pozwolisz na to, żeby państwo było omnipotentne, żeby kontrolowało wszystkie aspekty twojego życia. Bo jeżeli nie możesz dochodzić żadnych praw, no to państwo ma de facto nad tobą pełną kontrolę. Ja nie chcę zachodniego Tajwanu, tak? Ja nie chcę zachodniego Tajwanu. Proszę bardzo, Dawid. Mam piękne stwierdzenie. Przepiękne. Dawaj. Wolny rynek to najbardziej efektywny sposób organizacji gospodarki, jaki kiedykolwiek istniał. No oczywiście, kurwa, że tak. Absolutnie się zgadzam. Ja nic nie mówię, ja robię serduszko, tak? No to ja też, no. Czekaj, ja spróbuję o to tu. Nie, już nie odpierdalajmy takiego gówna dawaj. Zachowajmy chociaż pozory, Dawid. Dobra. Moje pytanie dotyczy etyki. Etyka jest kwestią umiejętności rządzenia krajem. Cokolwiek wspiera interesy państwa jest dobre, cokolwiek hamuje złe. Wszystko w państwie, mówi pan, panie Fertku. No to powiem, ni chuj. W sensie... A jeżeli celem państwa byłoby ograniczenie twoich praw, mój drogi ziomeczku, to też byś w to szedł i wiem, że pojawi się jakiś edgy dzieciak, który kurna napisze to w komentarzu. Szanuję, ale uważajcie na tych korwinistów, uważajcie. Więc tak, cokolwiek wspiera interesy państwa jest dobre. Nie cokolwiek. Jasne, że są pewne inicjatywy, które nawet mogę czasem trochę pochwalić, a wychodzą jakoś tam de facto od państwa, ale pomijając, że to rzadkość, to poza tym należy założyć, że państwo może raczej być mniej moralne niż bardziej. Więc no, zdecydowanie się nie zgadzam. Dawidzie, proszę bardzo, jest to pytanie 21, szkoda, że nie z 37. No trudno. Dobrze, kolejne stwierdzenie. Osoba, która nie ma nic do ukrycia, nie ma się czego obawiać wobec rządowej inwigilacji. Absolutnie się nie zgadzam. W dzisiejszych czasach rząd ma możliwość inwigilacji obywatela na taką skalę, jaką kiedykolwiek nie miał. I w efekcie to, że ktoś nie ma nic do ukrycia, nie oznacza, że nie ma się czego obawiać. Ma się czego obawiać, bo państwo w każdej chwili może wykorzystać coś, o czym my jako obywatele nie myśleliśmy, albo nawet robiliśmy podświadomie. Dawid. Tak? Innymi słowy, mówisz tutaj o pewnym takim znanym frazesie utartym w czasach PRL-u, który brzmiał: znajdźcie mi człowieka, a ja znajdę paragraf. Tak. No więc właśnie, czy chcecie powrotu tego? Jeśli tak, to wyślijcie numer, znaczy SMS-a o treści pomóż na numer jakiś tam. 2137. To jest złe. 2137, tak. Można to leczyć, naprawdę. Pomóż przez otwarte. Dobrze. To rozumiem, że mogę przejść do mojego pytania. No tak. Miałeś to samo, co ja przed chwilą, więc... Szlak. No. Powtórzmy jedną rzecz, Dawid. No. Dobrze. Serduszka zrobione. Przejdźmy do pytania 22. Razem to już będzie 22 i 22, 44. O Boże, jedyny. Naród na nas patrzy, Dawid. Postarajmy się. Dobrze. Jeśli chodzi o politykę, to polega ona głównie na rozdzielaniu pieniędzy, materiałów, zasobów, ludzkie wartości, religia są tylko wisienką na torcie. Wow. No tak, w sumie to na tym polega. Zgadzam się w pełni. A u mnie pytanie: obowiązkiem politykom jest nie zakłócać tradycyjnych sposobów życia społeczności, które postępują zgodnie z ich uświęconymi zwyczajami, wartościami i kredytem. Tu się mocno zgadzam.
Tak nas uczył pan, drogi Robert Makłowicz. Różnorodność kulturowa potrafi być cudowna. Warto ją dostrzec, warto ją docenić i warto się nią po prostu rozkoszować. A pamiętajmy, że pomimo tego, co nam mówią, i to tak od czasów PRL-owskich, że no, Polak to biały katolik, tak? No tak to łatwiej było powiedzieć po prostu w Moskwie. To wbrew pozorom rzekłbym, że Polak niejedno ma imię. I warto jest troszeczkę dostrzec tą różnorodność naszej historii, którą niestety w dużej mierze już utraciliśmy. Ale nie zupełnie, co jest pocieszające. Więc mocno się zgadzam. Dobrze, ja mam to, co ty miałeś. Demokracja jest niebezpieczna dla kompetentnych jednostek z umiejętnością rządzenia krajem, ponieważ zmusza do zniżenia każdej decyzji politycznej do poziomu głupoty zrozumiałej dla mas. Czy jest niebezpieczna demokracja dla kompetentnych jednostek z umiejętnością rządzenia? No, lekko się zgodzę, bo rzeczywiście trzeba wszystko sprowadzać trochę w dół bardziej i w efekcie niektóre decyzje, które są dobre, mogą mieć taki sprzeciw społeczny, że nie będziemy w stanie tego wprowadzić, co może mieć później poważne konsekwencje, więc lekko się zgodzę. No dobrze. To ja mam 23, też pytanie, które już miałeś. Nie ma uniwersalnej etyki, to co jest prawdziwe i dobre dla jednego narodu, może być nieprawdziwe i złe dla drugiego. Jak najbardziej się zgadzam, bo pomimo, że rozumiem te próby stworzenia uniwersalnej etyki, to uważam, że gatunek ludzki jest zbyt zróżnicowany, by można było utworzyć koncepcję związaną z nauką społeczną, która była uniwersalna i stosowalna za każdym razem, więc tu mocno się zgodzę. Tak. Dobrze. Tak. Z politycznego punktu widzenia państwo jest drugorzędnym skutkiem, efektem pochodnym tego, że ludzie roszczą pretensje do swoich ojczyzn i dobrze tam prosperują. Nie do końca się zgodzę, raczej państwo jest pochłoną tego, że były osoby lub ugrupowania, które miały predyspozycję do tego, żeby zjednoczyć pod sobą ludzi i spowodować, że ludzie oddadzą im władzę albo dadzą im prawo do rządzenia. Chinggis Khan. Tak. A później no, kwestia tego, że mentalnie dane społeczeństwo nie wyedukuje swoich dzieci w tym kierunku, żeby było w stanie na odpowiedni sposób pilnować tej władzy, czy egzekwować właśnie tego, co było pierwotnie nadane i w efekcie później ta władza być może może się w jakiś sposób degenerować. Więc czy to jest drugorzędny skutek pretensji do swoich ojczyzn i prosperowania tam? Chyba nie do końca się zgodzę. No. Ja pierdzielę, a teraz wymyśliłem tekst. No. Nacjonalizm to choroba wieku XIX. Dobrze, kontynuujmy. Dobrze. Proszę się nie łamać, niektóre żarty są tylko dla mnie. Okej. Okay. 24. Bez zgody właściwych władz ludzie nie powinni mieć zezwolenia na rozpowszechnienie niebezpiecznych przekonań politycznych, ani wyśmiewanie tych, z których mi się nie zgadzają. Innymi słowy, jesteś za wolnością słowa, mordeczko, czy nie? Ja jestem, w związku z tym ludzie powinni mieć takie zezwolenie, nawet jeśli czasem pieprzą głupoty. No ale przynajmniej jest się z czego pośmiać i jest na kanwie czego robić takie podkaściki jak ten. Także no, dla mnie stonks, tak? Także ja się mocno nie zgadzam. Dobrze, ja mam te pytanie, które miałeś ty. Znaczy, jeśli państwo ma na dłuższą metę chronić wolność swoich obywateli, samo również musi mieć swobodę w podejmowaniu kontrowersyjnych lub niezgodnych z prawem decyzji, kiedy to konieczne. Absolutnie się nie zgadzam, bo wprowadzenie prawa pod płaszczykiem bezpieczeństwa ogranicza naszą wolność, co może w przyszłości skutkować tym, że tej wolności nie będziemy praktycznie mieli, a to bezpieczeństwo w wielu przypadkach będzie właściwie tak naprawdę złudne. Jezu, jakie to było piękne, Dawid. Ja się wzruszyłem. Dziękuję. Dobrze. Ja też w sumie, no, wiadomo, już będę się nakładały mocno na te pytania. Też pytanie, które miałeś. Uznanie dóbr konsumpcyjnych i wzrostu poziomu życia za cel sam w sobie jest oznaką moralnej korupcji i dekadencji. Jak mówiłem, nie to, że jadę po pieniądzach, ale uważam, że wzrost duchowy człowieka jest ważny. W związku z tym zgodzę się, chociaż podkreślam, pieniądze pozytywny wpływ na nasze życie też mogą mieć. Mogą być jednym z tych czynników zwielokrotniających szczęście, jakie z tego żywota tutaj czerpiemy. Dobrze, umiesz to, co miałeś ty. Bez zgody właściwych władz ludzie nie powinni mieć zezwolenia na rozpowszechnianie niebezpiecznych przekonań politycznych ani wyśmiewanie tych, z którymi się nie zgadzają. Absolutnie się nie zgadzam. A dlaczego? No bo ludzie powinni mieć prawo wypowiadać, co chcą. To tylko świadczy o tych ludziach i to ci ludzie będą ponosić tego konsekwencje, że ktoś później nie, wiem, nie przyjmie do pracy, nie będzie traktował poważnie, etc. Innymi słowy, mówisz, każdy ma prawo do swojego Twittera. I to rozumiem. Dobrze. Tak.
Tak samo jak mam prawo wstawić uśmiechniętego pieseła pod losowym postem na Twitterze. Dawid, przestań wstawać te pieseły po Twitterze. Ej, ale Szymon mi ludzie nie zrozumieją. Tak było, dosłownie. No, no dobrze. Szymon, patrz co kuźma narobiłeś. Kamień się przez siebie śmieje. To jest poważny podcast, jesteśmy poważni i przechodzimy do mojego 26 pytania. Przestań się kurwa śmiać. Dobra. Osoba. Dobra, przestań się śmiać. Która nie ma nic do ukrycia, nie ma się czego obawiać wobec rządowej inwigilacji. Nie zgadzam się, bo można sobie tę inwigilację, jak już zresztą o tym opowiadaliśmy, różnie zinterpretować. I do różnego stopnia ją, w sensie jak zinwigilujemy kogoś, to co znajdziemy, możemy w różny sposób odebrać i to już daje prerogatywę do sterowania ludźmi, więc zdecydowanie się nie zgadzam. Najlepszym przykładem jest Edward Snowden, który jakby ujawnił, że USA właśnie inwigiluje dosłownie wszystkich swoich obywateli i wykorzystuje te informacje, no nie do końca w słusznych celach. Tymczasem ja w XXI wieku, przecież nic już nie ma znaczenia, kradnijcie sobie moje dane ile chcecie, Ail Mao. To po tym małym kąciku nihilistycznym przejdźmy do przedostatniego pytania u mnie. Organizacjom takim jak Wolnomularze i podobne tajne loże nie można ufać, ponieważ mają swoje ukryte cele. Każda kuźwa firma ma swoje ukryte cele. I co, też mam im nie ufać, bo mają ukryte cele? Każdy kurna człowiek ma jakieś ukryte cele. No kurna, czy chcecie mi powiedzieć, że gość, który przychodzi na dyskotekę i mówi wszystkim dookoła, że przyszedł potańczyć, naprawdę nie ma ukrytych celów i przez to powinniśmy go dosłownie cancelować, bo nie można mu ufać, bo ma ukryte cele? Nie, no to przecież kurna się nie dodaje. Więc ale wolno malarzy i scientologów jebać. Ale można ich jebać. Proszę bardzo, mogą mieć swoje ukryte cele. Proszę bardzo. To się nie wyklucza. No. Ostatnie pytanie, Dawidzie. Dowiedzmy się, czy jesteś faszystą. Nie, nie, u mnie jest przedostatnie teraz. Straty ekonomiczne wynikające ze strajku pracowników i stosowania lockoutów względem pracodawców są po prostu zbyt duże, aby pozwolić siłom rynkowym na samodzielne załatwienie. Oczywiście, kurwa, że nie. Związki zawodowe do wora, wor do jeziora. Dziękuję. Ja trochę bardziej wysublimowany byłem w mojej odpowiedzi, tylko pragnę zaznaczyć, ale dobrze. I dobrze. Dobra. Moje, ostatnie pytanie? No moje ostatnie jest to, co ty miałeś, czyli walka bogatych z biednymi między właścicielami kapitału a robotnikami jest bardziej istotnym motorem historii niż walka między narodami. Ja tutaj zostawię Szymona Hołownię, bo ciężko mi jednoznacznie stwierdzić, co miało większy wpływ na historię. Miało wpływ i jedno, i drugie. Jedno być może w jakimś większym zakresie, większej skali, a drugie być może w jakimś stopniu w mniejszej. Ciężko mi to jednoznacznie ocenić, więc ja zostawiam Szymona Hołownię w tym pytaniu. Kurwa, teraz wstawić jakieś werble. Czy będę? Bo moje ostatnie pytanie brzmi, znaczy pytanie, stwierdzenie. Wszyscy ludzie są zasadniczo równi, bez względu na rasę, płeć, narodowość oraz iloraz inteligencji. To zależy. Nie zgodzę się. Ale się nie zgodzę. Ja tak delikatnie się nie zgodzę. Dlaczego? Ponieważ ewidentnie istnieją różnice między ludźmi różnych ras, różnych płci, różnych narodowości, czy nawet ilorazów inteligencji. To jest dosłownie tak bardzo uproszczona, jasne, ale jednak wskaźnik, który pokazuje, na ile nasze zdolności kognitywne pozwalają nam przetwarzać to, co zastaniemy w świecie. Rozwiązywać zagadki i tak dalej. No, upraszczam oczywiście. Tak. Jednakże nawet przypominam sobie teraz w tej chwili materiał właśnie Pękali na Wojnie Idei, jeden z pierwszych zresztą, który wrzucał na temat brzydka prawda o ilorazie inteligencji, gdzie on opisywał właśnie, że na przykład no, był próg inteligencji, żeby dołączyć do wojska, bo nie mogli mieć po prostu idiotów w armii, którzy no, ten próg wprowadzono chyba po takim incydencie, gdzie jeden żołnierz w Wietnamie, chyba w Wietnamie, bo w Korei, był wystawiony na gardę. I przyszedł koło niego sierżant. Kretyn zamiast zasalutować strzelił. Nie? No w Polsce tak go więc... skończyć zmianę, uciekł na Białoruś, więc no, mamy podobne. Dobra, okej, okay, wiadomo. Tak czy inaczej. Nie, zasadniczo nie jesteśmy równi. Równe to powinniśmy mieć prawa, szanowni państwo, ale to jak wykorzystamy tą równość prawa ze względu na immanentne cechy, które mogą nas w jakiś tam sposób no, usprawnić w pewnych kategoriach, no ma znaczenie, jasne. To jest pytanie też o dyskryminację, niektórzy tak to mogą odebrać, ale
Tutaj nie chodzi o to, że jesteśmy różni, to znaczy, że jesteśmy gorsi. Jesteśmy inni. I to należy dostrzec, bo moim zdaniem inaczej się żyje w jakimś kłamstwie wierutnym. Tak więc lekko nie zgadzam się, bo wiadomo, jakbym się twardo nie zgadzał, to niektórzy odbiorą to nie tak, jak należy. No to co, sprawdzamy na trzy. Raz. Dwa. Trzy. Trzy. Oes. Dawid, zepsułem test. Ja też, mam 22%. O kurna, to jestem bardziej, 26. Także... A, no, dlatego ja zawsze robię te wszystkie Hitler reference w naszych podcastach. No wiadomo teraz, no. Tak. No więc widzę, cóż. Tak, mamy ten sam opis, czyli tak. Chociaż twoje poglądy polityczne mogą zawierać kilka, nawet całkiem sporo podstawowych doktryn faszyzmu, ogólnie można bezpiecznie powiedzieć, że twoja orientacja polityczna nie jest faszystowska. Może się to wydawać zaskakujące, ale w rzeczywistości większość ludzi w mniejszym lub większym stopniu zgadza się z faszyzmem, ponieważ faszyzm jest tak naprawdę mieszanką komunizmu, socjalizmu, konserwatyzmu i liberalizmu z kilkoma własnymi innowacjami, dlatego uwzględniając te czynniki, mimo że twój procent faszyzmu może wydawać się dość wysoki, moim zdaniem nie, tak naprawdę nie ma nic zaskakującego w tym stopniu zgodności. Jeśli spojrzy się na to w odpowiednim kontekście historycznym, możesz mieć pewność, twoje przekonania polityczne zdecydowanie nie są faszystowskie. Jak to nie? Dobrze. Ale przechodząc do poważniejszego tonu. Znaczy, nie dziwi mnie niski wynik w zakresie tego testu nas dwóch, bo dla nas jakby najwyższą prerogatywą polityczną jest wolność. W związku z tym faszyzm to jest jednak taka idea, która próbuje postawić państwo w centrum wszystkiego. Pamiętajmy, oryginalnie faszyzm jest właśnie ideą, która stawia państwo ponad wszystko. Jest takim ultimatywnym nacjonalizmem, powiedzmy, tak? W pewnym sensie. Tak więc jest to idea, która, no, jak to zresztą mówi Mussolini, chce mieć wszystko państwo, nic poza państwem, nic przeciwko państwu, tak? No i skoro my jakby twierdzimy według naszych koncepcji politycznych, że państwa być nawet nie powinno, albo powinno być ono minimalizowane w swoich działaniach, jak najwięcej odpowiedzialności powinno być zrzucane na ludzi, to wydaje mi się całkiem oczywistym, że no te wyniki no nie mogły być po prostu zbyt wysokie, ale że będziemy mieli pewne cechy, to każdy ma pewne cechy. No... Umówmy się. Tak więc to proszę państwa, mamy ultimatywny dowód, tak, że to jest 24%, tak, na tym kanale jest faszyzmu. W związku z tym, jak widzicie, wynik to jest nie faszysta, nie? Więc jak... Dawid, przestań. W związku z tym, jak ktoś w jakiejś nicce napisze, że o, tych dwóch lipków, pogadajmy sobie, to takie faszysty, co chcą wszystkim prawo odbierać, to nie, zdecydowanie nie. To odpisz się mi. Czasem się tylko... Nie kurwa, tylko niektórym. Właśnie chciałem powiedzieć ten cytat, tylko chciałem jeszcze najpierw dodać, no dobra, czasem się każdy uniesie i wtedy, no wiadomo. Tak więc proszę państwa, to będzie na tyle, bo ten teścik i tak dłużej zajął niż myślałem. W związku z tym pięknie dziękujemy za wysłuchanie naszego specjalnego Christmas Edition podcastu. Przypominamy oczywiście, że można nas wesprzeć na Patreonie, zadać nam wówczas pytanie poza kolejką. Zapraszamy także na naszego Discorda. Nie Patronite, tylko Patronite. Spadaj na drzewo. No i warto jeszcze też przypomnieć o tym, że można nas posłuchać na wszelkich możliwych platformach streamingowych. No i moi drodzy, jako że to jest już drugi dzień świąt, no to mamy nadzieję, że spędziliście je w cieple, w gronie rodziny, że odczuwaliście te wszystkie przyjemności związane z wchrzanianiem trzeciej porcji sernika albo ponownym oglądaniu Kevina samego w domu na Polsacie. Mamy nadzieję po prostu, że spędziliście szczęśliwe święta i w podobnie udany sposób spędzicie Sylwestra i Nowy Rok. A.k.a. A kapki, wyjdźcie wreszcie z piwnicy. Tam jest świat, wierzę w was, tak? 2022 będzie wasz. Dawid, przestań, kuźwa. Dawid ma fazę na pieseła. Także Dawidzie, czy masz jeszcze coś do dodania na koniec tego podcastu?
No co, również mam nadzieję, że wasze święta były udane. Oczywiście, jak mogliście zauważyć, na ekranie czarka nagrywamy to 21 grudnia, więc jeszcze u nas nie było świąt. Ale cóż, no myślę, że moje będą bardzo udane święta. Myślę, że będzie dobrze. W końcu będę miał ten gramofon, w końcu będę mógł posłuchać muzyki. Cóż, następny podcast wyjdzie już w nowym roku, będzie 2 stycznia wtedy. Więc życzymy wam również udanego Sylwestra. Myślę, że nie wiem, Czorkę, no chyba zrobimy sobie jakieś podsumowanie roku za tydzień tego, co się działo i tak dalej, nie? Kusi. Ale jeszcze zobaczę, jak to będzie u mnie wyglądać, bo ja między świętami a Nowym Rokiem trochę pracuję. Ale no, nie wiesz, wykluczam. Nie mówię, że musimy robić jakieś ultra poważne podsumowanie roku, tylko takie ogólne. Co nas zwróciło uwagę, co się działo w tym roku. W sumie poprosiłbym o pomoc naszych słuchaczy i widzów. Jak o, chcą coś takiego, niech przywołają, co ich szczególnie w roku zainteresowało. O, i wtedy będzie łatwiej nam poukładać to w taki kalendarz. Roku, waszym zdaniem i będziemy mogli jakoś... Zakończenie działalności, wyobraźcie sobie. Ale co? Tak. Zapostowałem płakówę. Tak, totalną. Ale jedno z dalej, właśnie, przytoczcie ze swojej strony jakieś wydarzenia, które warto poruszyć, warto przypomnieć z tego roku, które miały miejsce. Myślę, że będzie możliwe, żebym w końcu odpowiedział na pytanie, które padło u nas na podcaście prawie rok temu, przepraszam, rok z hakiem, nie, prawie rok temu, na początku tego roku gdzieś. Nie pamiętam już kto, ale ktoś pytał, czy bym pokazał swoją kolekcję winyli i w zasadzie za tydzień w końcu będę mógł to zrobić, więc w ramach Sylwestra takiego też luźniejszego podcastu na koniec, początek roku. W sumie mogę szybko pokazać, co mam. Ja wiem, że oglądałem na Skateboye, nie nadinterpretujcie tego. Także raz tak. Jeszcze pięknie dziękujemy, udanego Sylwka życzymy, mamy nadzieję, że święta były równie udane i dwójka tak. Niefaszystów żegna. Także tak, Hans, pamiętajcie o bez odbioru. Petardami. Pamiętajcie o fajerwerkach. No, w Dreźnie pamiętali w 45. O kurna, naprawdę to powiedziałem? Tak. Tak. No to cóż, jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, dajcie przy okazji znać, może jakie prezenty dostaliście. No, to ten. Na razie i elo. Cześć. Wesołych.